Nikt nie reagował, nikt tego, nie wiem, nie zauważył, że w Trzebnicy nie mamy burmistrza, że wybory w komisji nr 14 należy powtórzyć. Ale do tego momentu ktoś gminą musi rządzić. No i tutaj pojawiają się pytania. Oczywiście, że czy nie. Czy siostra burmistrza otrzymała wynagrodzenie? Nie chcemy ukrywać tego faktu. Rozmowy lokalne, ciekawi ludzie, ważne sprawy. Dzień dobry. Moi drodzy, od kilku dni zasypujecie nas pytaniami o to, jak wygląda sytuacja w gminie Trzebnica po tym, jak w czwartek sąd wydał wyrok w sprawie unieważnienia wyboru burmistrza gminy Trzebnica. Faktycznie sytuacja jest dość ciekawa i niecodzienna, nigdy czegoś takiego jeszcze nie było. Może zacznę od początku, ale przed tym dodam tylko, że szczegółowo sprawę opisujemy w najbliższym wydaniu Nowej Gazety Trzebnickiej. Możecie ją dostać już od czwartku w punktach sprzedaży. Oczywiście artykuł będzie dostępny również na naszym portalu nowagazeta.pl. Może zacznę od tego, że postanowienie jest jeszcze nieprawomocne. Strony mogą się odwołać. Mają 7 dni na to, aby wystąpić o pisemne uzasadnienie wniosku, a następnie mają 7 dni na to, aby przygotować i złożyć apelację. Wiele osób pyta, czy apelację może złożyć burmistrz Długozima. Otóż nie. Burmistrz takiej apelacji nie może złożyć, ponieważ burmistrz nie był stroną. Mogą za to ją złożyć zarówno komitety wyborcze, jak i komisarz wyborcza oraz przewodnicząca komisji nr 14. Ja może odczytam tylko jeszcze postanowienie sądu z dnia 6 czerwca. Otóż sąd stwierdził nieważność wyboru Marka Długozimy na burmistrza gminy Trzebnica w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku w obwodzie nr 14 i stwierdził wygaśnięcie jego mandatu. Zarządził ponowne przeprowadzenie wyborów burmistrza gminy Trzebnica w obwodzie nr 14 z udziałem obwodowej komisji wyborczej nr 14 działającej w składzie zgodnym z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. W pozostałym zakresie oddala protesty. Co to oznacza? Ano tyle, że sąd potwierdził to, o czym już pisała nasza gazeta, czyli to, że w komisji tej, w komisji nr 14, zasiadała krewna burmistrza, czyli jego siostra, a więc osoba, która w tej komisji zasiadać nie powinna. Sąd nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Stwierdził, że jej mandat wygasł już 15 marca, czyli w momencie, gdy burmistrz Marek Długozima ogłosił, że będzie kandydował na burmistrza i że został zarejestrowany jako kandydat na burmistrza. Od tego momentu pani Mokrzycka nie mogła już zasiadać w komisji wyborczej. Co się stało? No nic, po prostu zasiadała dalej. Nikt nie reagował, nikt tego, nie wiem, nie zauważył. Dla mnie to jest przedziwne, bo przecież o tym, że jest to siostra burmistrza, wiedzieli na pewno urzędnicy, a na pewno już wiedział pełnomocnik burmistrza, czyli Daniel Buczak, sekretarz gminy Trzebnica, na pewno wiedział burmistrz gminy Trzebnica, a nie sądzę, że jako prawnik nie sprawdził, nie wiedział, że jego siostra nie może zasiadać w komisji wyborczej. Tak czy inaczej, sytuacja w tej chwili może nam się bardzo skomplikować, bo jeżeli postanowienie sądu będzie już prawomocne, to okaże się, że w Trzebnicy nie mamy burmistrza, że wybory w komisji nr 14 należy powtórzyć. Ale do tego momentu ktoś gminą musi rządzić. No i tutaj pojawiają się pytania. Jedni twierdzą, że rządzić będzie zastępca burmistrza, ale pytanie, czy taki zastępca jest? No bo przecież wybory burmistrza zostały unieważnione, a mandat Marka Długozimy wygasł w dniu 30 kwietnia 2024 roku. Jeśli przyjmiemy, że zastępcy burmistrza nie ma, to oznacza, że gminą będzie rządził komisarz. Kto wybierze takiego komisarza? No, zgodnie z przepisami desygnuje go premier Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Donald Tusk.
Kto będzie takim komisarzem? Trudno powiedzieć. Pewnie kandydatury będą zgłaszać lokalni działacze, być może wojewoda. Trudno powiedzieć. Ale jedno jest pewne. Może się okazać, że taki komisarz będzie zarządzał gminą kilka tygodni, może nawet kilka miesięcy. Dlaczego? Bo przecież termin nowych wyborów należy ogłosić, następnie wydrukować karty do głosowania, przygotować komisje wyborcze i przede wszystkim wybrać prawidłowo komisję wyborczą, sprawdzić, czy nie ma już w tej komisji jakichś krewnych. Trzeba przygotować też karty do głosowania prawdopodobnie na drugą turę wyborów, no bo przecież może się okazać, że po głosowaniu jednak burmistrz tym jednym głosem nie wygra, a być może przegra wybory w pierwszej turze. To tyle, jeśli chodzi o wybory, ale jeszcze mam dla Państwa jedną ciekawostkę. Otóż, gdy nasza redakcja dowiedziała się już, że komisarz wyborcza w dniu 15 kwietnia wygasiła mandat Barbary Mokrzyckiej, postanowiliśmy zapytać burmistrza, czy w takim razie urząd wypłacił jej jakiekolwiek pieniądze, czyli dietę za to, że zasiadała w tej komisji. A jeśli wypłacił, czy wezwał ją do zwrotu tej diety? No i przede wszystkim, czy Barbara Mokrzycka tę dietę zwróciła? Pytania wysłaliśmy, tak jak wspomniałem, 16 kwietnia, ale co się okazuje? Okazuje się, że urzędnicy postanowili tę informację przed nami ukrywać. Po 14 dniach napisali, że mają tak strasznie dużo wniosków, że nie są w stanie w ciągu 14 dni na te 4 pytania odpowiedzieć. No, ja uważam, że jest to nieprawda, że urzędnicy kłamali, że tych wniosków w tym czasie wcale nie wpływało tak dużo, a może nawet w ogóle nie wpływały. Z chęcią sprawdzimy, z chęcią zbadamy tą sprawę. Po postanowieniu sądu po 6 czerwca okazało się, że urzędnicy jednak postanowili odpowiedzieć. To odpowiedzieli dzisiaj, 11 czerwca. Takie pismo mamy właśnie tutaj, proszę zobaczyć, otrzymaliśmy je. No i moi drodzy, co z tego wynika? Otóż okazuje się, że Barbara Mokrzycka pobrała dietę w wysokości 800 zł w dniu 10 kwietnia 2024 roku. Przypomnę tylko, że w tym samym dniu jej brat, Marek Długozima, na swoim Facebooku zamieścił bardzo taki płaczliwe oświadczenie mówiące o tym, że kontrkandydaci nie mogą pogodzić się z jego wyborem, że trzeba umieć przegrywać. Oskarżył nas o to, że zarzucamy jego siostrze to, że zasiadała w komisji, która liczyła głosy i że jest to niezgodne z prawem. No wszystko się potwierdziło, sąd przynajmniej potwierdził te rzeczy, ale dalej jest jeszcze ciekawiej. Otóż, mimo tego, że komisarz wyborcza w dniu 15 kwietnia stwierdziła wygaśnięcie jej mandatu, to urzędnicy ani burmistrz nie skierował do niej żadnego pisemnego wezwania do zwrotu zapłaconej kwoty. Ale, tutaj niespodzianka, wypłacona kwota diety została dobrowolnie zwrócona w dniu 17 kwietnia 2024 roku. Ciekawostka. Dlaczego tą informację urzędnicy przed nami tyle dni ukrywali? Proszę Państwa, zastanówcie się, czy tak powinna wyglądać transparentność w gminie Trzebnica. Dlaczego burmistrz gminy Trzebnica nie chce nam udostępniać prostych informacji? Dlaczego urzędnicy zwlekają niemal 2 miesiące, żeby pokazać, jak wygląda dana dokumentacja, czy pokazać, czy odpowiedzieć na proste pytania? Nie wiemy, co będzie dalej. Wiemy jedno, wszyscy czekamy na uprawomocnienie się wyroku. Czy będzie apelacja, czy nie będzie, trudno powiedzieć. Jak sąd uzasadniał swoją decyzję? Jeszcze raz zachęcam Państwa do przeczytania artykułu w Nowej Gazecie Trzebnickiej, gdzie dokładnie wyjaśniamy ten problem, a ja mam nadzieję też, że troszeczkę Państwu przybliżyłem to, jak sytuacja wygląda dzisiaj w gminie Trzebnica i co będzie za kilka miesięcy. Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera portalu nowagazeta.pl.